Dzisiaj nie wiem, co przygotujemy, ale z tego, co ja tu widzę, to buraki. Wiele z was osób wie, że najzdrowszą rzeczą, jaka jest, są co? Buraki? Kiszonki, zakwasy. Aha. I dzisiaj zrobimy właśnie zakwas z buraka. Przede wszystkim takie buraki na zupę, na barszcz. No, rewelacyjna do barszczyku czerwonego. Na święta. Ale jak moja Kasia była w ciąży, robiłem ten zakwas co 5 dni, bo żeby zakwas był... Bo takie miała życzenie. Nie, to bardzo dobrze wpływa jako suplement diety, uzupełnienie tak dla kobiet w ciąży. Czyli taką 50-teczkę rano należy pić. Od tamtej pory mój syn starszy tak się do zakwasu przekonał, że codziennie pije i tym samym poniekąd strzeliłem sobie w kolano, muszę ten zakwas robić co 5-7 dni. Ja używam takiego słoika. Wy możecie użyć do tego słoika takiego, nie wiem, na ogórki, tylko pamiętajcie, tak żeby wam ręka weszła, prawda? Albo poproście syna, albo córkę, niech wkłada za was. Potrzebujemy 2,5 kg buraków, pokrojonych na takie półcentymetrowe plastry. Do tego nie gotowanych, surowe. Nie, surowe jak najbardziej. Ja używam, to też jest sprawdzone, używajcie tej odmiany takich podłużnych buraków. To można je spokojnie kupić na każdym bazarku, tak jak ja to robię. 2,5 litra wody, do tego dodałem 2 łyżki soli i najlepiej sól kłodawska albo sól do przetworów. To gotujemy, dodajemy tą sól, wystawiamy na balkon jak chcemy szybko, jak nie to ją studzimy, żeby nie musi być zimna. To może być letnia woda, którą zalejemy. Dobra. Do tego 14 ząbków czosnku, 14 ziarenek ziela angielskiego, 14 listków laurowych. Kurczę, wszystko 14, to jak normalnie jest Mickiewicza, a imię jego 44. A wiesz dlaczego? Nie. No bo taki zakwas, no powiedzmy 5-7 dni, a 14 podzielić na 2 to... 7. No. A widzisz, to sprytne. Ale to akurat nie ma nic do rzeczy. Tutaj jeszcze daję rozmaryn, łyżeczka rozmarynu, łyżeczka pieprzu czarnego, ale w ziarenkach. No i co? Robimy. Układamy na dnie warstwa buraków. Proszę. Dlatego ułóż tak, żeby była taka, wiesz, warstwa... Rozeta, czyli w rozetę układamy. W co? W rozetę. Czyli w taką okrągłą właśnie tutaj, o. Takie coś? Tak. Może być? Jeszcze jeden. Na środek też połóż. O. I jeszcze podokładaj tak ich trochę z boku. Sam jesteś z boku. Dobra, zobaczcie, warstwa ułożona. I teraz ważne, żeby ta warstwa była... No, ja ci muszę tutaj poprawić. Dobieraj, patrzcie, że masz buraki mniejsze i większe, tak? Jak masz taką dziurę na dole, to ją widzisz, zatykasz, żeby tam nie przelatywało nic nam na dół. Bo teraz tak, ząbki czosnku jak mamy, ja je kroję na pół. Wrzucaj ząbki czosnku tak, żeby były... Można to ładnie ułożyć, tak. No nie, no do tego trzeba cierpliwości. Trzy listki laurowe proszę. Też ułożyć? No też je ułóż. I to jest chyba... ziarenka ziela angielskiego, dobra, już wrzucę, nie będę... To jest normalne w każdej profesji, wszystko musi być starannie. Odrobinę rozmarynu, odrobina pieprzu. I ja dalej kolejną warstwę. Tak. Jak są małe ząbki czosnku, nie musimy ich przekrajać na pół. Ja niektóre przekrajam, no bo one wtedy dadzą więcej tego aromatu. A słuchaj, układamy tak te buraki, no nie? No. I później będziemy mieli czerwone palce. Czym to najlepiej zrobić? Co to? Burno? No, możesz cytryną, powiedzmy. Tak są, wiesz, warstwa, to tak ci w przenośni powiedziałem, nie? Aha, bo ja tak dosłownie to wziąłem, że musi być warstewka i tyle. Nie, no tak powiedzmy, no nie wiem, no dobra, żeby być precyzyjnym, dwie warstwy. Cztery czosneczki. No, możemy tak jeszcze jeden tutaj, ok. Trzy ziarenka. Pach. No ale widzisz teraz, czemu ma to sens, że to ma być... Tego? Szczelnie? Jak to się nazywa? To jest rozmaryn. Rozmaryn ile? No tak, troszeczkę szczyptę. Szczyptę. Pieprzu, tak samo kilka kulek. Dobra. I liść laurowy. I liść laurowy trzy. Raz, dwa, trzy. Pięć. I kolejna warstewka. I kolejna warstewka. No. Dobra, daj jeszcze ich tam powiedzmy na boki. No. Brawo. No, faktycznie nie jest to trudne, jak już wiesz, o co chodzi. Ach, to mi się od razu kojarzy z taką potrawą, co się robi w takim kociołku, że się kładzie tak warstwami. No to mówisz o takich zapiekankach, tak? Których się robi... No to się nazywa jakoś tak... Giówecz, o! Giówecz. Giówecz, takie słyszałem, no. U nas w domu mama nie robiła takich zakwasów, a nie wiem, czy pamiętasz, babcia robiła zakwasy. Tak? Tak. To chyba jak ty byłeś mały. Nie pamiętasz?
Jeszcze wtedy na świecie nie było. Ty pamiętasz czas od... O, Rafał pamiętał czasów Big Room. Ja pamiętam czas od Commodore. I teraz jeszcze potrzebujemy dosłownie jedną warstwę. Zobaczcie, ja tutaj zostawiłem buraki, bo mówię, nie wiem ile będzie potrzeba. Nie tym, tutaj to, tego skróję, bo ten jest już zaczęty. Mhm. A teraz zrobię buraczki dla mojej żony. I co, i wkładam tu? Tak, warstwę zrób. Piękną. Patrzcie, wszystko użyte, nie mamy już tutaj nic. Faktycznie jest idealnie. Po prostu cały ten słoiczek nam się, można powiedzieć, zapełnił. Właśnie przyciskamy go. Wyparzyliśmy od moździerza. Wkładamy spodeczek. Patrzcie na to. Przyciskamy tym i teraz... Zalewamy tym tą zalewą, tak? Pokaż. Wlej. Ile tego lejemy? Lejemy tak, żeby było centymetr przed końcem. I teraz zawsze taka obawa, czy pęknie, czy nie. Ale co ma pęknąć? Ten słoik. Jeszcze? 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 Bardzo dobrze. Na koniec ściereczka. Zakrywamy. Broń Boże, nie zakręcamy tego. Gumkę masz? Mam. Dobra. Jest gumeczka. Dobra, mamy gumeczkę. I zobacz, robimy tak. A, po prostu. Taki słoiczek odstawiamy w kuchni, tylko nie przy oknie. W... Bulgocze już. Tylko w, najlepiej, nie wiem, w jakieś takie zacienione miejsce. Może nie wybiorę ci to miejsce. Plus, może być tutaj. A właśnie, do czego taki zakwas możemy użyć? Oprócz tego, że do picia. Taki zakwas używamy do picia przede wszystkim 50 ml dziennie, rano, na czczo najlepiej, do barszczyku czerwonego. Mm. Po 5 dniach taki zakwasik odcedzamy dokładnie przez taką samą ściereczkę lnianą, tetrową, pieluchę. Mm. Odcedzamy go do garka, zlewamy do butelek, zakręcamy szczelnie i wkładamy do lodówki. Tadam! Dziękujemy. Taki tylko zakwas, a zobaczcie, ile mu sprawił radości dzisiaj. Naprawdę. Mnie się to podoba. Brat ma najczęściej ta zakwasik. Do zobaczenia. Dzięki. Ale te? Nie, te. No te nie. Te. Te. No te tamte. No i zobacz, jak ładnie ci to idzie już. No widzisz, jak normalnie wykładanie płytkami. Wykładałeś płytkami kiedyś? Nie. Tak sobie wyobrażam. Jeszcze, daj jeszcze troszkę. No i weź to teraz to znajdź, no. Ty, no nie mam, no nie mam, nie wiem gdzie. Wiem, że były takie w takim słoiku, no. O, wiem gdzie są, tu. Dokładnie, tu mogę być. 3 dni później. Dobra, dam ci taką zużytą. 3x2, żeby było ciaśniej, nie? Lubisz ciaśniej? No nie, bo nam pęknie. Dobra. Co robimy z takim słoikiem? Na dwór. Na pole! Nie, już nie ma tego sporu, czy na dwór, czy na pole. Nie? Nie, bo wszyscy siedzą w domu. Dziękujemy bardzo. Co? To nic, no. Bo nie, no, bo ja tak wiesz, myślę o tym, że to tylko taki zakwas, nie? No a ja o tym nie wiedziałem, na przykład. Ale czego? No, że można robić taki zakwas. Można.